Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale La Cardum. Spodziewaliście się tego? La Cardum na kanale La Cardum. W dzisiejszym odcinku będziemy oglądać kolejny odcinek z programu Szkoła. Tego też się pewnie nie spodziewaliście. Ale zanim przejdziemy do oglądania, oczywiście także proszę, żebyście weszli na mojego Instagrama i dali łapkę w górę i subskrypcję. Tego też się nie spodziewaliście, co? Czemu mnie to tak bawi? Ja już nie wiem, naprawdę. Chyba już zmęczony jestem. Która jest godzina? 20:06. Czas lulu, no. Ale najpierw odcinek. Oglądajmy. Zapraszam. Dobra, to na razie. Ale gdzie ty idziesz? Franek Lis z licealnej pierwszej A po lekcjach zostaje na spotkaniu kółka astronomicznego. Chłopak zgłosił się do udziału w konkursie na najlepszy model Układu Słonecznego. Chłopak zgłosił się do konkursu, gdzie trzeba zbudować model Układu Słonecznego. Czyli jak inaczej powiedzieć to, że Franek jest bity przez kolegów w szkole? Nagrodą jest wymarzony przez Franka profesjonalny teleskop. No ale co ty chcesz? Taki teleskop to jest zajebista sprawa i kosztuje 5000. No i co z tego? Zajebisty argument, dziękuję? No i to, że on ma na przykład zwierciadło paraboliczne, ogniskową 1000 mm, zobacz. O Boże, nie mówiłeś, że on ma ogniskową 1000 mm! Ja zawsze taką chciałem! A co to jest? Własną bazę obiektów kosmicznych. Człowieku, przecież to jest zajebista sprawa. Stary, ale to są jakieś straszne nudy. Jakie nudy? Człowieku, o czym ty gadasz? Gość ze Stanów w wieku 17 lat przez taki teleskop odkrył asteroidę i go wsieli do NASA. Spoko, Franek, ale w tym przypadku występuje słowo klucz. Koleś ze Stanów. Franek, ty pamiętaj, jesteś z Polski. Polska nie potrafi w kosmos. No, takie badania, odkrycia, loty kosmiczne, to jest to, co chciałbym robić w życiu. Ej, ty stary, patrz. Do szkoły przychodzi ojciec 16-latka. Mężczyzna po wyjeździe żony za granicę potrzebuje pomocy Franka w opiece nad młodszymi braćmi chłopaka. Dlatego nie zgadza się na żadne zajęcia pozalekcyjne. Ja wiedziałem, że to się w końcu wydarzy. Wiedziałem, że po raz pierwszy w historii ludzkości kiedyś pojawi się jakieś dziecko, które chce chodzić na zajęcia pozalekcyjne, a na które rodzice mu nie pozwalają. Z reguły jest na odwrót. I co muszę przyznać, nie spodziewałem się tego pierwszego razu w historii ludzkości, akurat w programie Szkoła. A w poniedziałek musieliśmy zostać godzinę dłużej z referatami. No ale co ty w ogóle mówisz? Po prostu jakby się mój stary pytał, to mu tak powiedz, okej? Okay? Chodź. Okej. Cześć, tato. Co słychać? Znowu zapomniałeś kluczy do domu. Gdzie ty masz ostatnio głowę? W gwiazdach. A no, myślałem, że jedziemy, wiesz? Franek, nie mogę myśleć o wszystkim. Wystarczy, że musiałem się urwać z pracy. Nie teraz. A to dziecko, które właśnie podeszło do ojca, to nawet nie jest jego dziecko. To jest jakiś randomowy gówniak ze szkoły, który liczył na darmową kolę. Musiałem się urwać z pracy, żeby ich odebrać ze świetlicy, a jeszcze ich muszę zawieźć do pani Nowikowej. Odbierzesz ich? Tak, odbiorę ich o 5:00, odbiorę. No. Nie spóźnij się. Nie spóźnij się. A swoją drogą, to nie może być tak, że co chwilę dorzucają wam jakieś lekcje, zmieniają plan. No ale to... wiesz co, ja myślę, że chyba to zaraz porozmawiam sobie z dyrektorem. Chyba sobie porozmawiam z dyrektorem. Jeszcze jak? Ale że w sumie, że co, że pana syn robi w szkole to, co powinien? Uczy się? Tylko dlatego, trzeba, że no. Po prostu teraz paru nauczycieli się pochorowało, no i mieliśmy małe zamieszanie, ale teraz wszystko wróci do normy. No, już niedługo. Oby, bo ja ledwo żyję. No. Nie teraz. No odwal się, gnojku, nie znam cię! Wcale mi się nie podoba, że muszę okłamywać ojca. Zwłaszcza, że zanim mama wyjechała, to świetnie się dogadywaliśmy. Teraz to on rozmawia tylko ze mną wtedy, jak trzeba zostać z chłopakami. W ogóle nie rozumie, że astronomia to jest to, co chciałbym robić w życiu. 16-latek kończy pracę nad modelem Układu Słonecznego. O, zobaczmy sobie ten model Franka. No fajnie, są planety, jest... Chwila! Dlaczego Ziemia nie jest płaska? To po pierwsze! A po drugie, dlaczego Słońce jest w środku Układu, a nie Ziemia? Chłopak od niedawna interesuje się astronomią, jednak bardzo szybko dorównał wiedzą rówieśnikom z kółka astronomicznego. Pokaż. Wszystkie się zgadzają. Ale ciągle jestem czarnej dupy, jeśli tak dalej pójdzie, to z miejsca zgarniesz ten teleskop. I dokładnie taki mam plan. Do klasy przychodzi Jadzia Stefaniak. Fuck, makieta Jadzi jest ładniejsza. Dziewczyna boi się, że Franek wygra konkurs. Ale ponownie ten sam błąd. U Jadzi Ziemia jest okrągła. To jest dyskwalifikacja dla mnie. Ej, co ty robisz? Pogięło cię, zrobiłaś to specjalnie. Sorry, to było niechcący. No nie, w ogóle. Co się tutaj Panie dzieje? Profesorze, ona zepsuła mój model. Nieprawda. Specjalnie przeszła i po prostu wzięła. Zahaczyłam o niego przypadkiem torbą. Tak, jasne, przez przypadek. Tak samo jak powiedziałaś, że jego model jest brzydki. No. Jadzia, jeżeli celowo uszkodziłaś model Franka, to nie ma innej rady, tylko muszę cię wykluczyć z konkursu. No i szybko poszło. Życzę ci, Franek, dobrej zabawy z twoim nowym teleskopem.
Ale ja naprawdę zrobiłam to niechcący, a oni chcą się mnie pozbyć, bo boją się, że z nimi wygram. Jasne. Spokojnie, chłopcy. Tak. Nie dojdziemy do tego, co się tu stało. Okej? Okay. Spokojnie, chłopcy. Owszem, mamy 15 świadków, ale nie dojdziemy do tego, co tu się stało. Także nadal przygotowuj swój model. Co? Ale panie profesorze, ona znowu spróbuje go zepsuć. Nie zachowuj się jak przedszkolak. Co się zepsuło, co? Dobra, Franek, nie zachowuj się jak dziecko. Pokaż ten model. No ale Franek, tak czy siak by nie wygrał. Ja tłumaczyłem z 10 razy. Ja żądam w tym konkursie, żeby modele Układu Słonecznego były w skali 1:1. Czego nie rozumiesz? No urwało się łącze i tu odpadło. Nie dam rady dzisiaj tego naprawić. Myśl pozytywnie. Przyjdź rano do szkoły, spróbuj to jakoś skleić albo coś, no. I tak modele macie oddać po południu. Dobrze, tylko muszę zadzwonić do taty, dobrze? Super. To zaraz przyjdę. Franek jest zdenerwowany nie tylko uszkodzonym modelem. Wie, żeby go naprawić, będzie musiał po raz kolejny okłamać ojca. Halo? Cześć, tato. Słuchaj, muszę jutro przyjść na wcześniejszą lekcję. No wiem, że miałem zostać z chłopakami, ale chyba tego nie przeskoczę, nie? No, dobra, to na razie. Nie no, Franek, widzę, że się rozkręcasz. Kolejna bajka dla tatusia. A no owszem. I powiem ci, że trochę się dziwię, że ojciec cały czas w to wierzy. Na przykład teraz jest godzina 21, a on uwierzył, że ja mam cały czas lekcję. Ta Jaćka małpa zepsuła mi model. Muszę jutro przyjść i go naprawić. Boże, Franek, mój kochany montażysto. Ja nie wiedziałem, że tak kochasz swoje modele. Boże, jo. Ja ci kupię na gwiazdkę taki model w skali 1:1. Obiecuję. Wiesz co, tak sobie myślę, że z twojego taty to jest niezły naiwniak, że kupuje te wszystkie twoje opowieści. Dobra, co? Nie jeździ do domu, nie? Nie obrażaj się, pa. Co się tak patrzysz? Nie wiedziałam, że masz takie poważne kłopoty ze swoim ojcem. Nie mam żadnych problemów z ojcem, rozumiesz? W końcu będę miała Franka i ten jego niby wspaniały model z głowy. Jego ojciec dowie się, jak to Franek interesuje się tą całą astronomią i na pewno zakaże mu przyjść na ten konkurs. A wtedy to ja wygraną będę miała w kieszeni. I tak ma właśnie być. Bo od wygrywania konkursów w tej szkole jestem ja i nikt inny. Jadzia, czy ty słyszysz, co ty mówisz? Mówisz właśnie, że ojciec Franka ukaże go, bo on chce się uczyć. Aaaa! Następnego dnia ojciec przywozi do szkoły 16-letniego Franka. Chłopak po raz kolejny okłamał go, że ma dodatkową lekcję, by móc naprawić swój model. Jadzia, która za wszelką cenę chce wygrać konkurs astronomiczny, dowiedziała się o kłamstwach kolegi. Postanowiła to wykorzystać i porozmawiać z ojcem rywala. I Franek tak po prostu zignorował zadowoloną z siebie uśmiechniętą Jadzię, która szła w stronę auta jego ojca. Z tatą Franka Lisa, tak? Tak, a o co chodzi? Jestem koleżanką Franka z kółka astronomicznego. Ale Franek nie chodzi na żadne kółko astronomiczne. Oczywiście, że chodzi. Właśnie dlatego chciałam zaprosić pana na finał naszego konkursu dzisiaj po południu. Co ty do mnie mówisz? Jakiego konkursu? Co ty do mnie mówisz? Że co? Że mój syn w tej szkole się uczy czegoś? Jak to? To Franek nic panu nie powiedział? Przecież on od miesiąca zostaje po lekcjach i przygotowuje model Układu Słonecznego na ten konkurs. Jak to zostaje? To nie ma żadnych dodatkowych zajęć? Nie. O, patrzcie, ten chłopiec właśnie wsiada na miejsce kierowcy i będzie grał w GTA! To znaczy, że on teraz poszedł pracować sobie nad tym modelem? O nie, złapał kierownicę! On naprawdę będzie ludzi przejeżdżał! No tak, pewnie już siedzi w pracowni geograficznej. Chłopaki, idziemy. Szybko. Szybciej. No i o to właśnie chodziło. Ojciec Franka zapienił na maksa i na pewno zabronił mu przyjść dzisiaj na ten konkurs. A wtedy to ja z miejsca go wygram i znowu będę najlepsza. Jeżeli kiedykolwiek byście szukali definicji ego top, to proszę bardzo. Przepraszam, gdzie tutaj jest pracownia geograficzna? Tutaj za rogiem. Dziękuję. A proszę. Ojciec Franka jest wściekły i chce z nim natychmiast porozmawiać. A więc to są to twoje dodatkowe lekcje biologii, tak? Ale co ty tutaj robisz, co? Usiłuję się dowiedzieć, dlaczego od miesiąca czasu mnie oszukujesz. Chodź, nie denerwuj się, dobra? Ja się mam nie denerwować? Ciągle, spadziłem się do pracy, albo się muszę zwolnić, żeby zajmę się twoimi braćmi. I ty mi się każesz nie denerwować tylko dlatego, że wymyśliłeś sobie kolejne hobby? Ale to nie jest jakieś zwykłe tam hobby. Astronomia to jest to, co ja chcę robić w życiu. O modelarstwie, matematyce i archeologii mówiłeś dokładnie to samo. I co? 2-3 miesiące i wszystko szło w diabły. Z astronomią jest inaczej, daję ci słowo. To jest to, czym chcę się zajmować. Odłóż to na miejsce. Odłóż to na miejsce. Już! Ojciec nie patrzy. Możesz to do kieszeni schować. Zajmiesz się tym, jak mama wróci do domu. Ale słuchaj, to będzie dopiero za pół roku. A dzisiaj mogę już wygrać profesjonalny teleskop.
Będę mógł oglądać gwiazdy, planety, mgławice, asteroidy, wszystko. Ale Franek, zapominasz w sumie o najważniejszym według mnie argumencie. Powiedz tacie wprost. Tato, ten teleskop kosztuje 5000 zł. Nawet jak się w końcu znudzę astronomią, to możemy go sprzedać. Zajmiesz się tym, jak mama wróci. Kurde, ale to dopiero będzie za pół roku. Nie mogę tyle czekać. Słuchaj, mam gotowy projekt, wystarczy, że go dzisiaj pokażę. O, dzień dobry. Dzień dobry. A przyszedł pan zobaczyć, jaki model Układu Słonecznego przygotował Franek, tak? Zobaczyć? Przecież ja nawet nie wiedziałem, że on w ogóle bierze udział w jakimś konkursie. Franek, powiedziałeś mi, że twój tata wie o wszystkim. To ty nauczycieli też okłamujesz? Dobra, niech będzie, już się przyznam do wszystkiego. Nawet się nie nazywam Franek. Ba, nawet nie jestem uczniem tej szkoły. Ha, do widzenia! Od miesiąca mi wmawia, że ciągle ma jakieś dodatkowe zajęcia, a ja muszę z młodymi zostać w domu sam. Chłopcze, inaczej się umawialiśmy, tak? Obiecywałeś mi, że żadnych obowiązków w domu nie będziesz zaniedbywać. No tak, tylko jak próbuję tacie powiedzieć coś o astronomii, to się wścieka i cały czas każe mi się opiekować braćmi. Mnie się to też nie podoba, ale dopóki mamy nie ma w domu, tak wygląda nasze życie. Ale to życie jest do dupy! Nie tym tonem! Proszę nie krzyczeć dobrze, a ty, Franek, uspokój się, okej? Uspokoję się, jak tata pozwoli mi wziąć udział w konkursie. Mógłby pan z nim porozmawiać? Bardzo proszę. Dobrze, możemy chwilę porozmawiać? Tak, Franek zajmie się braćmi. Nauczyciel mimo kłamstw Franka chce przekonać jego ojca, by pozwolił synowi wziąć udział w konkursie. A wy na lekcję, dobrze? Tylko niego pan nie broni. Nie zamierzam. Nie powinien pana okłamywać i zaniedbywać obowiązków w domu. Ale! Ale wiem, ile znaczy dla niego ten dzisiejszy konkurs i w ogóle astronomia. Na razie. Później znajdzie sobie coś nowego za 2-3 miesiące, jak zawsze. No ale to jest chyba bardzo cenne, że Franek jest taki ciekaw świata. Wiem o tym, ale on teraz nie ma na to czasu. Nie w moim domu! Ja jestem przekonany, że Franek będzie potrafił podzielić swój czas pomiędzy zainteresowania a obowiązki w domu. Jak na razie jakoś mu się to nie udawało. Kończyło się na kłamstwach, a ja zostawałem ze wszystkim sam. Ale bardzo pana proszę, no myślę, że można nad tym jakoś popracować. Ja dawno nie widziałem ucznia, który ma taką pasję. Przecież on na bieżąco śledzi wszystkie nowinki związane z astronomią, jeździ na wykłady na uniwersytet, na pokazy do obserwatorium. Nie no, to wszystko rozumiem. Chwila! O żadnych wykładach też nie wiem. Jak to jeździ na uniwersytet do obserwatorium? A, to o tym panu też nie powiedział, tak? On naprawdę nie wiedział! Ja żartowałem! O nie! O nie! Nie i wreszcie niech te kłamstwa się skończą. Franek nie bierze udziału w żadnym konkursie, na razie koniec z astronomią, dopóki moja żona nie wróci. Mężczyzna nie zdawał sobie sprawy, że syn od dawna go okłamuje i nie ma zamiaru pozwalać mu na udział w dzisiejszym konkursie. No i co tam, tato? Mogę iść na konkurs? Nie, szczególnie po tym, co się dowiedziałem. Kiedy ty miałeś czas w ogóle jeździć do obserwatorium? Na uniwersytet? Co? Ale, słuchaj, to było dla mnie ważne. Dzięki Bogu ojciec nie zapytał, w jakim kraju było to obserwatorium. Dla mnie jest ważne to, że mógł w końcu na ciebie liczyć. Dlatego zamiast na konkurs, odbierzesz chłopaków ze świetlicy. Staszek, Jasiek, ale idziemy. Ale nie, no serio, proszę cię. Tato. Przecież ja nie mogę zrezygnować z konkursu, ani tym bardziej z teleskopu. Bez niego mogę zapomnieć o wszystkich moich marzeniach. Jeśli mój ojciec ma mnie gdzieś, to ja też się nim nie będę przejmował. No Franek, witam w Polsce, tutaj nie ma miejsca na marzenia. 16-letni Franek mimo zakazu ojca postanawia wziąć udział w dzisiejszym konkursie astronomicznym. Chłopak chce po raz kolejny okłamać nauczyciela i przekonać go, że ojciec jednak się zgodził. Przyszedłem na konkurs. Tata napisał mi w końcu zgodę. Proszę bardzo. Jak to tak nagle ci pozwolił? No nie tak nagle. Musiałem go godzinę męczyć, żeby zmienił zdanie. No ale co, ja znam trochę twojego ojca i on nie wygląda na kogoś, kto tak łatwo zmienia zdanie. Franek, ja znam twojego ojca i uwierz mi, on nie wygląda na osobę, która zamiast kropki nad i rysuje małe serduszka. No ale to może pan do niego zadzwonić. Dobrze. Jaki jest do niego numer? Chłopak ukradł ojcu telefon i wyłączył go. Jest pewny, że nauczyciel nigdzie się nie dodzwoni. Ja już miałem w głowie taką tyci nadzieję, że może wynajął sobie jakiegoś, nie wiem, pana bezdomnego, żeby odebrał telefon ojca i go udawał, czy coś. To by było dobre. Ma wyłączony telefon. No bo pewnie zaczął drugą zmianę w pracy, ale no zgodził się, widzi pan. Słuchaj, wiem, jak bardzo zależy ci na tym konkursie, dobrze? Ale pamiętaj, kolejnym kłamstwem niczego nie załatwisz. No tak, poza teleskopem. W życiu bym już pana nie okłamał, przysięgam. Dobrze, to idź do sali geografii po swój model i zanieś go na salę gimnastyczną, dobrze? Dziękuję.
Ale fuk, że Lesicki uwierzył we wszystko, co mu naściemniałem. To znaczy to, że go okłamałem, jest do dupy, ale nie miałem innego wyjścia. Nie mogę przez ojca rezygnować z teleskopu i ze wszystkich moich marzeń. Franek ma nadzieję, że dziś zdobędzie swój wymarzony teleskop. Na korytarzu spotyka Jadzie. Dziewczyna jest pewna, że pozbyła się rywala z konkursu i to ona wygra główną nagrodę. Jak mnie ładnie poprosisz, to może nawet dam ci obejrzeć ten cały teleskop. W tej sytuacji na miejscu Jadzi wykorzystałbym to i odegrałbym scenkę z polskiego klasyka filmowego. Masz, poczęstuj się. Nie dla psa, k***a! To ty będziesz musiała poprosić mnie, żebym ci go w ogóle pokazał. Co ty bredzisz? A nie bredzę. Przyszedłem wygrać ten teleskop. Ale przecież ojciec ci nie pozwolił. No ale zmienił zdanie, więc teleskop będzie mój. Nie ma takiej opcji. Ej, Jaćka, co ty robisz? Zobaczysz zaraz. Zobaczysz, przekonasz się. Ej, zostaw go. Proszę bardzo. Odłóż nie podchodź, bo rozwalę ten model. Ona jest niestabilna! To ja powinnam wygrać. Widział pan? Ja to co ty próbowała rozwalić? On kłamie. Dobrze widziałem, co chciałeś zrobić. Wiesz dobrze, że nie toleruję takiego zachowania, dlatego zabierz swoje rzeczy, wracaj do domu. Wiesz doskonale przecież, Jadziu, że ja nie toleruję takiego zachowania. To znaczy, za pierwszym razem tolerowałem, ale za drugim to już nie. Zaraz, co? Chce mnie pan usunąć z konkursu? Przecież ja pracowałam nad swoim modelem od miesiąca. Tak samo jak Franek. Tylko ty nie miałaś skrupułów, żeby próbować zniszczyć jego model. Ale... Żadnego ale, dobrze? Może to cię nauczy, że nieuczciwa konkurencja prowadzi do nikąd. Do widzenia. Nara. I co, zniszczyła coś? Nie, wszystko jest okej. Okay. No dobrze, to weź model i zanieś go do sali. Dobrze. Czy to tylko ja, czy sobie nie przypominam, żeby słońce miało taką podstawkę u góry? W sali gimnastycznej są już wszyscy uczestnicy konkursu wraz ze swoimi modelami i obliczeniami. Wow! Ej, dobra, te modele są fajne, podoba mi się, bawię się nagle doskonale. W komisji, która ma wyłonić zwycięzcę, jest Andrzej Lesicki i wicedyrektor szkoły Maria Borkowska. Proszę, czyli jednak bierzesz udział w tym konkursie? No, tata się zgodził, Jaćka wyleciała. Znowu próbowała zepsuć mój model. Ona to jest jednak walnięta. No, trochę. Kochani, kochani, teraz proszę was, żebyście nas opuścili, żebyście nas zostawili samych. Razem z panem Lesickim przyjrzymy się waszym modelom, sprawdzimy obliczenia, no i damy wam znać, jaka jest nasza decyzja. Wiem, że nagroda główna, teleskop już jest na terenie szkoły. Czuję go nawet! Znajdę go, znajdę! Gdzie on jest? Gdzie on jest? Jeszcze chciałem zapytać, ile to potrwa? No, trudno powiedzieć. I na pewno nie lata świetne, prawda? Przyjechał teleskop. Ten człowiek uczy dosłownie geografii i powiedział, że lata świetlne są jednostką czasu. On uczy geografii! O, jedno. Ale ładne. A świetne. No, jest jeszcze lepszy jak na zdjęciu. Ale jest piękny, jeszcze z tą czerwoną kokardką. Mamy nadzieję, że zwycięzca będzie zadowolony. Wspaniale, wspaniale wygląda. Dziękujemy bardzo. No, kochani. O, kochani, bardzo proszę, zapraszam wszystkich do sali. Ale kto wygrał? No, nie mogę teraz powiedzieć. Zapraszam. Przepani, kto wygrał? No nie mogę powiedzieć, ale nie ty. Zapraszam do sali, chodźcie. Uczestnicy konkursu nie mogą doczekać się werdyktu. Franek jednak boi się, że kiedy ojciec dowie się, że wziął udział w konkursie, będzie zły i przyjedzie do szkoły. Kochani, razem z panem Lesickim bardzo wnikliwie przyjrzeliśmy się waszym modelom, sprawdziliśmy wasze obliczenia. Muszę powiedzieć, że jestem z was wszystkich bardzo, bardzo dumna. Włożyliście w swoje modele bardzo dużo pracy. No, ale kto wygrał? Franek Lis. Brawo, Franuś, nacisz się telos. Tala. Wylew! Wylew! Ja wiem, że na potrzeby akurat tego odcinka Franek musiał wygrać. Ale nie oszukujmy się, inne modele były lepsze. No i gratuluję, dziękuję, naprawdę bardzo. Wspaniale. Dziękuję. I tak go nie dostaniesz! Jezu! Mam nadzieję, że sąsiadów nie zdenerwuje. Rany boskie. Coś ty, idiotko, zrobiła! To, co ci się należało, to ja powinnam wygrać ten konkurs. Czy tobie już zupełnie rozum odebrało? To panu odebrało rozum, że nie pozwolił mi pan wystartować w konkursie. Nagroda nie należała ci się od tak. Trzeba było nieuczciwie zawalczyć. To trzeba było nie pozwolić Frankowi zapisać się do naszego kółka. Jadzia jest tak samo jak Franek w klasie pierwszej liceum. Wydawało mi się, że w klasie pierwszej liceum człowiek jest już trochę świadomy konsekwencji i tak dalej. I mam nadzieję, Jadzia, że jesteś świadoma tego, kto będzie musiał teraz zapłacić za ten teleskop. Ty jesteś nienormalna!
Co to ty masz kupę rozwalonego żelazstwa? Dobra, dosyć, dosyć. Boże, i kupę żelazstwa, ale ogniskowa 1000 milimetrów? Zabierz ją, zadzwoń się po rodziców. Do rodziców? Lepiej do szpitala, bo kaftan bezpieczeństwa, ona jest niebezpieczna. Kadzia, to się tak naprawdę nie skończy. Ja nie pan puści. Odbiło cię, jak ty się zachowujesz w ogóle? Zupełnie, oszalałam. Stary, teraz już nie ma co zbierać. No i co? Masakra. Taki super sprzęt pójdzie na złom. No, współczuję ci. Zamknijcie się! Franek jest zrozpaczony. Tymczasem do szkoły przychodzi ojciec chłopaka. Panie tato, proszę nie teraz. Franek już na ziemi leży i już nie potrzebuje, żeby go pan jeszcze kopał. Mężczyzna jest wściekły, bo syn po raz kolejny okłamał go. I co, myślisz, że puszczę ci płazem twoje kolejne kłamstwa? Znowu mnie odebrałeś chłopaków ze świetlicy. Musiałem się urywać z pracy po to, żeby ich odebrać i zawieźć do opiekunki. Czy tobie zależy tylko na tym, żebym zajmował się chłopakami? Franek, co się stało? Przegrałeś konkurs? Nie, wygrałem. Tylko Jaćka zepsuła mój teleskop. Możesz być z siebie zadowolony. Teraz całymi dniami będę siedział w domu, bo wszystkie moje marzenia trafił szlak. No i Franek będzie teraz siedział w domu, niczym się nie interesował, pił tylko piwo i oglądał wiadomości, jak prawdziwy Polak. Franek, uspokój się. Zostaw mnie. Dla ciebie astronomia to kolejna fanaberia, którą sobie wymyśliłem i mi się znudzi, wiesz? Franek, zaczekaj. A niby po co? Ja cię gówno obchodzę. Chcesz ze mnie zrobić tylko niańkę do chłopaków. Och, dzięki Bogu. Już się bałem, że te dziewczyny nie zejdą Frankowi z drogi i on je zamorduje. Nie sądziłem, że Franek to wszystko aż tak bardzo przeżywa. Może faktycznie ostatnio bardzo mało go słuchałem, ale to nie znaczy, że mi na nim nie zależy. Po prostu ta cała bieganina, dom, chłopcy, to mnie przerosło. Bardzo bym chciał z nim porozmawiać na spokojnie, żeby było tak jak dawniej. Andrzej Lesicki wzywa do szkoły rodziców Jadzi, która zniszczyła teleskop wart kilka tysięcy złotych. To za ile państwo będą? Za 15 minut? Dobra, jak coś przyjmujemy gotówkę, karty lub blik. Dziewczyna wciąż jest wściekła, bo nauczyciel wyrzucił ją z konkursu i Franek go wygrał. Co z tego? Najważniejsze, że Franek nie będzie miał tego swojego wymarzonego teleskopu. Franek będzie miał teleskop, bo ty razem z rodzicami mu go odkupisz, rozumiesz? Nie ma takiej opcji. A, tak sądzisz, tak? Okej. Okay. Słuchaj, tobie naprawdę się wydawało, że zniszczysz teleskop wart 5000 zł i nie poniesie żadnej konsekwencji? Zresztą odkupienie teleskopu to nie jedna z kar, jaką dostaniesz. W życiu nie odkupię Frankowi tego teleskopu. Słuchaj, nie tym tonem, dobrze? Nie ty będziesz decydował, jaką karę poniesiesz. Tylko twoi rodzice i dyrektor, do którego właśnie zresztą idziemy. Proszę bardzo. Ja zawsze wiedziałem, że Jadzia to ambitna i uparta dziewczyna, ale nie przyszłoby mi do głowy, że zniszczy teleskop tylko po to, żeby Franek nie mógł cieszyć się z wygranej. Jak nic, Slytherin, jak nic. Także mam nadzieję, że rodzice każą odpracować jej te pieniądze i będzie to dla niej jakaś nauczka. Nie. Biorąc pod uwagę wychowanie Jadzi, jak się zachowuje, myślę, że ona nigdy nie poniosła żadnej konsekwencji w tym domu, więc prawdopodobnie nie będzie musiała nic odpracowywać, po prostu rodzice wyłożą kasę i tyle. I to jest bardzo smutna rzeczywistość. Ojciec Franka zrozumiał, że astronomia jest wielką pasją syna. Chce z nim porozmawiać i przeprosić go za to, że mu nie wierzył. Akurat. Tobie akurat jest na rękę to, że będę siedział w domu z chłopakami bez żadnych marzeń. Ale ja zawsze chciałem, żebyś miał swoje marzenia. Ty jasne. Ale Franek, ja zawsze chciałem, żebyś miał marzenia. Na przykład, dlaczego twoim marzeniem nie może być odbieranie chłopców z przedszkola? Tylko o tym zostałem z wami sam, po prostu o tym zapomniałem. Ty chciałeś, żebym ja miał marzenia. Słuchaj, obowiązki mnie po prostu przerastają. Ale teraz jakoś poukładamy to tak, żebyś miał czas. I dla siebie, i na tę swoją astronomię. Naprawdę? Naprawdę. Ale musisz mi obiecać. Jak będzie trzeba, to mi pomożesz przy chłopakach. Jasne? No jasne, pomogę ci przy chłopakach. Tylko bez teleskopu to już nie mam żadnych marzeń. Jeśli ta dziewczyna specjalnie zniszczyła ci teleskop, dopilnuję, że... Ty wariatko! Oddasz mi pieniądze za ten teleskop. Zapomnij! Uspokój się, Jadzia, dobrze? A co do teleskopu, możesz być pewien, że Jadzia razem z rodzicami go odkupi, dobrze? No dobrze, no. Dziękuję panu bardzo. To idę po to. W sumie to nie takie złe, że Jadźka rozwaliła mi ten teleskop, no bo w końcu dogadałem się z ojcem. Teraz muszę poczekać tylko, aż Jadźka mi go odkupi. Franek Lis dalej poświęca mnóstwo czasu astronomii. Rodzice Jadzi, która zniszczyła jego teleskop, obiecali, że odkupią mu go w przyszłym miesiącu. Chłopak nie może się już doczekać. Stara się przy tym nie zaniedbywać innych swoich obowiązków. A wiesz, tato, że pani Borkowska obiecała mi płytkę z nową multimedialną mapą nieba? Tylko pamiętaj, że zostajesz dzisiaj z chłopakami. Pamiętam i na pewno się nie spóźnię.
Na razie. Cześć. Jakby tego było mało, zwona z rozpisnicy za to, że nas ciągnie... Ukochane licealistki chce nagrać swoją muzykę w profesjonalnym studio. O cholera, w kolejnym odcinku są raperzy. Ten odcinek na pewno będę komentował. Kochani widzowie, napiszcie w komentarzach, co sądzicie o dzisiejszym odcinku. Ja jestem naprawdę szczęśliwy, że był happy end, bo Franek się wydaje naprawdę super chłopakiem z pasją i ja mu życzę jak najlepiej. Ale nie licz naprawdę Franek na ten kosmos, Polacy nie mogą tam, to jest zakazane. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale La Cardum. Oczywiście jak zawsze na koniec proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie na mojego Instagrama. Udało się, idę spać. Dobranoc, widzimy się już za dwa dni w kolejnym filmie. Czołem.